ten jest dla mnie szczególnie cenny, gdyż przybliża mi tę część polskiej ziemi, której czułem się zawsze ogromnie bliski. Polskim wierchom zawdzięczam wiele dobrych chwil w moim życiu, w kształtowaniu mojego stosunku do przyrody, do ludzi, do Boga. My, górale, szczególnie rozumiemy te kwestie, które wygłaszał Karol Wojtyła, a potem święty Jan Paweł II. Góry są miejscem wyjątkowym i dla niego, i dla nas. Tutaj czujemy się bardzo dobrze. Ludzie z całej Polski, ze świata mówią, że jak człowiek jest w górach, to jakby był bliżej Boga. I coś w tym jest, bo nawet Biblia na swoich kartach zapisuje historię, gdzie góry pozwalają cieszyć się bliskością Ojca w niebie, tak jakby to było na wyciągnięcie ręki. Spotykamy się dzisiaj wszyscy razem na 20. Dniu Papieskim, kiedy to chcemy wspierać właśnie tych młodych ludzi, których tak bardzo ukochał Jan Paweł II. Dzisiaj wspólnie z zespołem regionalnym Istebna chcemy pośpiewać. Chcemy pośpiewać trochę o naszych istebniańskich gruniach, ale chcemy też zaśpiewać te pieśni, których podczas pontyfikatu Jana Pawła II liczni członkowie zespołów, liczne rzesze ludzi chwaliły właśnie i Boga, ale i też cieszyły się obecnością Jana Pawła II. W przyszłym roku zespół Istebna będzie świętował 120 lat istnienia. Mamy nadzieję, że czeka nas sporo pięknych koncertów. I tym bardziej cieszymy się, że w tym trudnym czasie, w tym roku udało się zorganizować ten koncert właśnie poświęcony osobie Jana Pawła II. Życzymy Państwu dobrego odbioru i pięknego świętowania.